Przedszkole to perełka wśród innych tego typu placówek na Podkarpaciu. Niepubliczne Weldon Kids w Dębicy działa od 2010 roku i jest innowacyjnym rozwiązaniem w mieście, ale również w całym województwie. Inwestor na ten cel pozyskał środki unijne, bo to sposób na szybki powrót zatrudnionych kobiet do pracy po urodzeniu dziecka. Działamy już trzeci rok, dwa lata. Działaliśmy w projekcie unijnym, czyli do czerwca 2012 roku całe przedszkole było finansowane przez Unię Europejską. Od 1 lipca 2012 roku funkcjonujemy sami jako niepubliczne przedszkole Weldon Kids w Dębicy. Popularność nadal jest duża, ofertę mamy dydaktyczną bardzo bogatą, bardzo dużo dzieci, bardzo dużo chętnych rodziców do zapisu w ramach rekrutacji do przedszkola. Uczęszczają tu dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Przedszkole jest czynne od 6 do 20. Mamy pełny monitoring przedszkola. Wszystkie sale dydaktyczne mają kamery, które przesyłają obraz rodzicom. Czyli rodzice naszych dzieci mogą oglądać sferę dydaktyczną na salach, jak dzieci uczestniczą w zajęciach. Cały ten budynek jest monitorowany na zewnątrz i nasi rodzice wchodzą do naszego przedszkola i wychodzą za pomocą kart chipowych. To jest bardzo bezpieczny dostęp do tego budynku, ale no niestety osoby postronne nie mogą wejść do środka. Druga rzecz, mam bardzo nowoczesne wyposażenie przedszkola, oczywiście dzięki Unii Europejskiej, więc pierwsze spotkanie rodziców tutaj to jest zachwyt, że jest coś innego, że jest coś nowoczesnego i to przyciąga. No nie ukrywajmy, to przyciąga, bo mamy bazę dydaktyczną bardzo bogatą i rodzic niestety w tych czasach, gdzie mamy piękne domy, piękne wyposażenia własnych domów mieszkalnych, no każdy oczekuje tej dobrej strony dydaktycznej i tak jest. Tego, co oferuje maluchom ta placówka, zazdroszczą wszyscy. Język angielski, francuski, zajęcia malarskie, teatralne, informatyczne, taneczne, sportowe, gimnastyka korekcyjna, logopeda, pedagog i lekarz. To wszystko bez przerwy wakacyjnej, przez cały rok kalendarzowy.